pić poranną kawę na kempingu, siedząc pod drzewem, na którym baraszkują ogromne ary? Nie, nie w Wenezueli. Też na południu, ale znacznie bliżej. Tutaj na kempingu Krasne w północno-wschodnich Czechach spotykają się i wspólnie urlopują ludzie, których pasją są papugi. Tuż za naszą południową granicą nasi sąsiedzi, miłośnicy papug, corocznie wyznaczają sobie spotkanie, na które przyjeżdżają ze swymi pupilami. Oni przed wakacyjnym wyjazdem nie mają dylematów, co zrobić ze swoją papugą. Po prostu pakują ją do przyczepy i zabierają ze sobą. Zjeżdżają tu wielopokoleniowe rodziny. Czy może być coś fajniejszego niż wspólne śniadanie z opiekunem? Po nocy w namiocie lub w przyczepie kempingowej smakołyki podane przez opiekuna smakują wybornie. A wzajemne karmienie się, papuzi rytuał, dowodzi, w jak bliskich relacjach są człowiek i zwierzę. Ale to nie wszystko. Biwakowicze czekają na wielki dzień. Papuzie święto, które zobaczycie w następnym odcinku.